Cześć wszystkim, ja jestem Paczol i mamy nowego skina i jest to nic innego jak Królowa Lodu, ponieważ dzisiaj mieliśmy event Króla Lodu, albo Mroźnego Króla, albo Lodowego Króla, nie wiem jak to było. Jeżeli chcecie zobaczyć jak ten event będzie wyglądał, to dzisiaj o 10 rano będzie filmik, który wrzuciłem tam wraz z Livestarem, z Teku, z ekipy Dynamite, kiedyś ONF, i wraz z Jankmikiem graliśmy składy, wygraliśmy, Teku wykierował właściwie. I zobaczycie sobie całą gierkę. I tam jest cały event pokazany o 10 rano. I teraz mamy skina. Ponieważ to sprawdzę, zanim kupisz, mamy skina, który jest z jednej strony świetnym skinem, a z drugiej strony coś wam powiem na start. Na start. Skiny zawsze są takie. Mamy karnet bojowy. Ostatni skin jest za setny poziom karnetu oczywiście. I potem dodają do niego albo babeczka, albo chłopaka. Zazwyczaj, nie, zawsze babeczka jest to. Ponieważ zawsze jest na setny poziom karnetu jest chłopak, dlatego zawsze babeczkę dodają. Był to czerwony rycerz, była to pani Walkiria. Gdzie ona jest, Walkiria? Była to pani Walkiria, która była do Ragnaroka. Nie mogę jej teraz znaleźć. Dobra, mamy, tak, czerwony rycerz był. Nie było nic do wilkołaka. Ale gdzie jest Walkiria? Kurczę, teraz jestem chyba ślepy. Ona gdzieś tu jest. O, jest, Walkiria. Dobra, i była Walkiria. I teraz tak, na początku mówiłem, że Walkiria jest świetnym skinem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem nikt tym nie grał. Więc teraz nie chcę pochopnie wyciągać wniosków. Aczkolwiek ten skin jest ładny. Ma ładny bugbling. Taką dziwną tarczę z rogami. Właśnie nie z rogami, tylko z kolcami takimi lodowymi. Do tego jest zbierak. I teraz jeżeli chodzi o zbierak, to moja kobieta Poxnis powiedziała, że to jest lepszy zbierak niż ten serduszkowy, który jej się podobał, czyli... Jakby dziewczyna miała oceniać, to to jest najlepszy zbierak w grze, ale no oczywiście my oceniamy. Więc zobaczmy to wszystko w grze. Klikamy plac zabaw, zobaczmy to wszystko w grze. Na koniec będą bugblingi, bo już mówicie mi, kiedy bugblingi, dawno ich nie było. I teraz tak, od razu odpowiadam na pytania. Rozdziałka 16 na 10, 1600 na 1080. I na takiej rozdziałce teraz będę grał. Jeżeli przeszkadza wam nagrywanie na takiej rozdziałce, dajcie znać w komentarzach. Ja ją zmieniać będę tylko i wyłącznie na odcinki. Ponieważ będę grał na takiej rozdziałce. Jest ona świetna. Ludzie mówili, że fajnie ona wygląda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mówię, okej, to będziemy grać. Double pompa wróciła, jak wiecie. Ciężko ją zrobić, ale działa. Da się to jakoś pewnie zbindować, jeszcze tego nie wiemy. I wszystko jest w odcinku. U mnie na kanale... Odcinek się nazywa Double Pompa Wróciła. Czyli wróciła Double Pompa. Nie, Double Pompa Wróciła. Tak się nazywa odcinek. Teraz tak, mamy całą mapę zimową, ponieważ był event. Nie wiem ile to będzie trwało. Do tego na tej mapie mamy zombiaki. Nikt tego nie lubi. Nie wiem ile to będzie trwało. Mam nadzieję, że niedługo. Ale na szczęście są składy zwykłe, więc mam nadzieję, że pogramy trochę składów. Z miejsca teraz pozdrawiam właśnie Livestara i Teka, dzięki którym dzisiaj live się naprawdę udał. Mega, mi się świetnie grało z nimi. Widzowie też byli zachwyceni, więc mam nadzieję, że to będziemy kontynuować. I teraz tak, zbierak. Wygląda jak takie lustereczko z Królewnej Śnieżki. Była tam lustereczko, powiedz, a to bajeka taka była. Dobra, jak brzmi, jak brzmi? Trochę piszczy, aczkolwiek nie jest zły ten zbierak, powiem wam szczerze. Trochę płaski, taki jest, widzicie? Płaski z tym kryształem w środku. Zbierak według mnie nie jest warty swojej ceny. Aczkolwiek jeżeli wam się podoba, to zapraszam do kupienia. Do tego mamy tak, Królową Lodu, która troszeczkę tymi kolcami przeszkadza. I to jest tak, że jeżeli wychylamy sobie tak, gość jest pod nami, spoko. Ale jeżeli jest naprzeciwko nas, powiedzmy jak ta choinka, no to już te rogi, zanim wychylimy, widać, nie? Te rogi widać, więc gościu będzie wiedział, skąd pikujemy. Te rogi, mimo że nie są wielkie, to i tak je widać. Więc według mnie, jeżeli do tryhardu, to nie. Jeżeli ze skinem, tak patrzeć, jak chcemy grać fajnym skinem, to ten skin jest nawet fajny, naprawdę. To nie jest słaby skin. Ten skin jest naprawdę nawet fajny. Nie jest on unbelievable, jak to się mówi u mnie na streamie. W sensie nie jest świetny. Naprawdę, ten skin nie jest świetny, aczkolwiek jest fajny. O, tak to nazwijmy. Dla mnie skin 6 na 10. O, i 90-tki Paczola, które się blokują zazwyczaj. No ale to, wiecie, warto się pochwalić, że trenuję. Że trenuję, że się staram, że chcę być coraz lepszy. Wiem, że pewnie połowa z was mi powie, ale po co się starasz, jak i tak ci to nie wyjdzie? Zobacz, jak ty budujesz na odcinku nawet. No nie, staram się. O, drugi raz, dobra.
Dobra, nie będziemy tu pajacować już. Skin 6 na 10. Zobaczymy, jak wygląda plecak do innych skinów, ponieważ plecak jest taki zwykły, prosty, aczkolwiek ma fajne kolory, więc według mnie plecak jest fajny. Ej, trochę działa, trochę działa. O, i potrójne działają. O, nie mam maców. Dobra, nauczę się w końcu. Nauczę się i będę koksem na tym. Na solo i na składach i w ogóle Hennes. Hennes będzie najlepsze, mówię wam. Dynamite będziemy roznosić. W ogóle prosów to będziemy roznosić na tych składach. Zobaczycie. Zobaczycie, że to siądzie. Zablokowany. Zablokowany. Ale teraz poszło. Zablokowany. Dobra, wiecie, pajacerka. Jestem też zmęczony, jest godzina 3:20. Więc też nie będę teraz tryhardował, żeby wam to pokazać. Ale mam nadzieję, że mi wierzycie, że się uczę i że będzie coraz lepiej, mam nadzieję. Uczę się, serio, zaufajcie mi. Dobra, przejdźmy do backblingów, bo to jest bardzo ważne dla niektórych widzów. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie skina tylko i wyłącznie z kodem PATCHOL. PATCHOL, po prostu PATCHOL. Zmieniłem kod już jakiś czas temu i jest zwykły PATCHOL. Tak jak tu widzicie, zwykły PATCHOL. Więc jeżeli kupicie skiny, chcecie mnie wesprzeć, wspomóc mnie, żebym się rozwijał i tak dalej, no to oczywiście z kodem PATCHOL. I teraz tak, skin... jakie backblingi do niego? Ogólnie jak kupowałem skina, to moja kobieta była ze mną i mi pokazywała, słuchaj, Patryk, to takie backblingi to nie działają, ale skrzydła. Te skrzydła, te ładnie wyglądają. I jeszcze powiedziała, że te czarne, które były na święta, nie te, że te też są ładne. A reszta backblingów tak średnio, katana nie pasuje nawet tutaj. A wiecie, że katana to jest... pod katany się dobiera skiny. Katana to jest najlepszy backbling. O, pelerynka do Ragnaroka pasuje. Te jakieś takie rzeczy pasują. No ale ten skin, o, to pasuje tylko w kolorze tym, niebieskim. Więc to pasuje. Tu widziałem nawet Ernest na streamie tym grał. To pasuje. To jest odpowiednik żeński naszego skina za setny level karnetu. Wydaje mi się, że do kolekcji super, do grania średnio najeżdża. Okej, w takim razie reszta backblingów, no co mamy pokazać? To nie, to nie, to nie, to w sumie pelerynki spoko nawet. Takie 5 na 10. No nie pasują te backblingi, ta gwiazdka jeszcze pasuje, ten shuriken. Okej, weźmy sobie ten backbling, który jest tutaj i zobaczmy do skinów, które najbardziej oczywiście mnie jarają, nie wiem czy was, do skinów tryhardowych albo do bambików takich, wiecie. Tu nie, weźmy tryhardówkę, to weźmy. Jak to wygląda? No nie wiem, jakby miała złamane plecy i te kości... No nie, dobra, backbling słaby. Backbling słaby. Skinów jest dużo. Aczkolwiek, no ten backbling, kurczę, o do Nexe nie pasuje. Tutaj... Szkoda, że muszę to wszystko obracać. Chciałbym wam wszystkie skiny pokazać, ale no, to jest za dużo obracania. Skin najbardziej tryhardowy ever. No nie, ten backbling nie pasuje za bardzo. Do mojego jednego z lepszych skinów teraz, bardzo lubię nim grać, naprawdę. Słabo to wygląda, naprawdę. Powiem wam tak, skin 2000 nie warty, aczkolwiek muszą to dać w klasie legendarnej, ze względu na to, że to jest babeczka od setnego levela karnetu, więc muszą to zrobić w legendarnej. Pamiętajcie, że mam jeszcze wyzwania, które są według mnie średnie, w zamian za to, że dostajemy zombiaki, które bardzo niszczą grę, tyle wyzwań za lotnie. Chyba będzie jeszcze... Nie będzie nic innego, tylko lotnia i to. Tylko lotnia i skin do broni. Skin do broni bardzo mi się podoba, z tego co widzę. Zobaczymy, jak to będzie na broniach wyglądać. Lotnia słaba. Wydaje mi się, że to nie jest warte tego, że mamy zombiaki w grze. Tyle ode mnie. Muszę jeszcze zrobić misję. Więc jeżeli wam się podoba, kupujcie. Pamiętajcie, że moje zdanie to jest tylko moja opinia, że tylko ja tak myślę. Nie musicie myśleć jak ja. Ale jeżeli się zgadzacie z tym, to bardzo wam dziękuję. Jeżeli się nie zgadzacie, też wam dziękuję, ponieważ wasza opinia jest dla mnie bardzo ważna, jak wam się te skiny podobają. Więc dajcie znać w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o kodzie PATCHOL, o subskrypcji, dzwonku. Już mamy 140k. Więc... I o 10 będzie odcinek z tego eventu. Jeszcze tam będzie fajna gierka na składy, gdzie zrobiliśmy razem 35 fragów, więc spoko. Do zobaczenia. Cześć.